Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze God of War. Tym razem tutaj rozpoczniemy je. Ulepszenie lewiatana, ulepszenie szpona. No właśnie, i chyba w tym kierunku pójdziemy. Lewiatan zdecydowanie. Mroźny płomień nam ostatnio wpadł. Muszę powiedzieć, że to smutny dzień dla twoich wrogów. Otóż to. I to bardzo dobrze. Kolejny mroźny płomień będzie nam potrzebny, żeby coś jeszcze tu dorzucić. Szpon. A tobie co wpadło w oko? Nic. On tu się tylko rozgląda. Zak, to mam nadzieję, że nie jest towar dotknięty, towar sprzedany. Wyrzuciłbym nam coś na ręce, ponieważ nasze karwasze są dość słabe. Runy. A tutaj siły plus 15, obrony plus 7. No te pradawnych. Dodatkowe gniazda i w ogóle fajne rzeczy, ale myślę, że niech to idzie z nami. No, wybierz, zdecydowanie. Więcej siły, więcej magii. Cóż jeszcze możemy tu... I możemy to ulepszyć, co najlepsze. Twarda stal. Tylko nie do końca jestem przekonany, czy Alda nam gniazdo na zaklęcie. To dobra, ulepszymy. Znakomita robota. Nie chwaląc się przesadnie. Ulepszymy i resztę rzeczy sobie jest zostawimy. Coś jeszcze do pogadania? Porozmawiamy o roztoczach. No dobrze, gdzie nam ten pancerz wskoczył? Teraz się okazuje, z najgorszej rzeczy mamy najlepszą, ale przede wszystkim wolne gniazdo, które pozwoli nam dorzucić ciemne elfy, nie? Runy, tu są jakieś nowości. Siła 2, obrona 2. To zawsze w siłę. Co tam jeszcze da? Średnia szansa na zyskanie łaski czasu odnowienia. Duża szansa na zyskanie przypływu zdrowia. Chociaż przypływ zdrowia, na przykład z bossem walcząc. Czemu nie? No dobra, tej siły mamy dużo. Może tak to rozwiążmy. Coś jeszcze z nowości? A no tak, to co mamy na rękach. No ładnie się prezentuje. Nie ukrywam, że podoba mi się ta opcja. Wraz z nowym lewiatanem odblokowaliśmy kolejne rzeczy do kupienia za punkty doświadczenia. No, otóż to, do tej pory trzech nie zaatakowaliśmy. Pojedyncze? Trzeba się przyjrzeć tym niektórym opcjom. Szczególnie z tego drzewka, którego wcześniej nie widzieliśmy. Drugi element kombinacji ataków. A, to się zaczynają kombinacje. Zmień postawę, zatrzymując się na chwilę. Za dużo myślenia, to musi być proste, ale będąc przy prostych rzeczach, zdecydowanie teraz skupimy się dość mocno na porażeniu i użyciu tego wobec wroga, chociaż nie do końca jestem przekonany też co do tego wyboru, ponieważ światłość zadaje obrażenia od ogłuszenia i wtedy możemy fajnie dobić R3. Jest widowisko, no to zostawimy. Dorzuciłbym jeszcze nam starczy potężną kontrę. Gdzieś coś takiego czytałem. O, chyba to. Sprawiedliwość strażnika, a później osąd strażnika. To może całkiem nieźle działać, ponieważ jak mamy gołe pięści, przytrzymamy R2 i zaatakujemy naprawdę solidnie. Tego wcześniej jakoś nie czułem, bo na topór mamy taki ruch, na pięści nie mamy i później się myli. Tak, topora w ręce nie ma, chce się zadać taki potężny cios, a nie idzie. W każdym razie na pewno idzie przejść przez tę bramę. Szczelinę, dziurę, tunel, jaskinie. Nie tak dawno temu polowaliśmy na jelenie. Teraz walczyliśmy już z elfami, trollami, ogrami i smokiem. Nic już z nami nie wygra. Zwyciężamy dzięki determinacji, dyscyplinie. Nie dlatego, że uważamy się za lepszych. Tak, wiem. Po prostu dobrze jest być silnym, prawda? Tak, wiem. O! Za tobą! Nie oszukuj, młody. Z kim te... Jakie to się szybkie zrobiło. I jeszcze życia odzyskuje. Weź go poraź. Już prawie. No, co będziemy się nim tu przejmować? Na część. O! A ten diabeł też się szybki. O, nie, niepotrzebnie tym atakiem. Dodano nowy wpis.
z Mora Pasożyt. Chyba też. Tylko nie złap tego pasożyta, bo... Niezła zmora. Czy my gdzieś tam coś... Nie, to tak trochę... O, czekaj, dobrze kombinuję. Aha. Oto i on. Mam go roztrzaskać? Truba! Teraz tak, miał być prąd. Jak rozumiem, tego nie ruszymy teraz za bardzo. Chyba, że musimy idealnie trafić w serducho. To może być czasem tak. Zaczynam to lubić. Tylko czemu nie wybuchł do końca? Ten kryształ, raz go już trafiłem, ale znowu świeci. Taka jego rola. A moment, czy ty możesz strzelić? Dajmy trochę niżej. O! Truma! Dobra! Uważaj! Najgorsze, że to coś... Nie. Nie wiem, czy nie odzyskuje życia. Trochę tak to się prezentowało, ale... Nowy okaz do kolekcji. I nowa porada do kolekcji. Te zmory ze wszystkich sił starają się opętać wrogów, znacznie ich wzmacniając. Czyli trzeba pamiętać, żeby nie pozwolić im na to. Ło! Jaki taniec. I kolejny Zbyszek, kieliszek. Wchodzimy, kolek. A czy chłopcze, żeby nie było. Tak to... Jazda! Niedobrze. Nie możemy pozwolić na to, żeby go zmora opanowała. No i niestety, pozwoliliśmy? Nie, nie do końca. A, ten ma zmorę w sobie. Próbuję jeszcze wymyślić na nich jakąś fajną metodę. Wybacz, jeszcze chwila. Jakby gołe pięści poszły w ruch. O, a zmora go opuściła. I nas tak oszukała. No, rzuć. Uważaj z tyłu! Myślałem, że przy okazji zmora też oberwała. No, to było dość szybkie, ale co zrobili tutaj zamieszanie? Też kieliszek, czy życie? Życie. To nasze. Dobrze, że tylko są dwa rodzaje strzał, bo można by było się pogubić z tym przełączaniem. Czekaj. Tu nie ma serducha, więc tu nie przejdziemy, ale z tymi coś trzeba by było zrobić ciekawego. A co z tym oznaczaniem trzech? Raz, dwa, a widzę, trzy. I jeszcze tak. O, topór, wracaj! Kurczę, trochę nas oszukał. Bo mieliśmy tak naprawdę... A gdzie jest nasz topór? No właśnie, czegoś mi brakowało. Dobra, czas odejść. Myślę, że szał tutaj będzie, jak znalazł na takiego... Wielkoluda. Od niego mieliśmy zacząć tak naprawdę całą zabawę. Weź młody jeszcze. O. Trzymaj się. No to się wczułem. Lepiej będzie, jak on zginie. To sobie pożyczymy. To też. No ładnie. Spójrz, tam jest most. Tylko jak tam dotrzeć? No ładnie. Co to był? Co to było? To Wiken. Tyle, że martwy. Czyli Wiken Hell. Witamy, Wiken Hell. No tego się nie spodziewałem.
Trzeba też uważać, jak rzucamy toporem, żeby... podrzućmy to tutaj. Nie zapominać o jego przywołaniu z powrotem, bo później różnie bywa. Truma! Musimy jakoś opuścić ten most. To na pewno droga wyjścia. Tu, chłopcze. Kolejny. Ten tu to Ymir. Mama coś mi opowiadała, ale byłem za mały. Czy giganci wychodzą mu z pach? To chyba Odyn Goćga. Dobra, młody... O, młody. Co to? Z runa raz. A to oznacza, że będzie tego tu więcej w okolicy. Martwi mnie fakt, że nie znaleźliśmy jeszcze. A, znaleźliśmy już. No tak, ta walka nas to... Zaangażowanie 100%. Most wiemy, jak opuścić. Chyba. Dobrze, że to się przykleja. Truma! Tak, o, albo nie. Zablokował się po drugiej stronie. To nie strze... O! A może? Ta zabawa chyba nigdy mi się nie znudzi. Trzeba podziękować Zygfrydowi, czy jak mu tam było. Nam się ta zabawa chyba nigdy nie znudzi. O-o! Kolejny, ale ten jakby... Jakby nie. Dobra, ale run to my nie odpuścimy tutaj. Mamy jeszcze spokój, dopóki nie będzie miejsca, gdzie mamy przejść gdzieś. O! Bić się chce? Chyba pić. Jeszcze moment. Zastanawiam się, czy on tak bez końca będzie to życie dostawał, oszust. Iwio. Tutaj mamy coś do zamrożenia, ale... Ło, a tu do zepsucia. A ja byłem przekonany, że już jesteśmy u celu. O, tutaj też coś jest... Nie. Tylko lampa. A najgorzej takie runy w pobliżu, bo teraz... Gdzieś pełne skupienie na to. W jakim miejscu mogli nam poukrywać takie rzeczy, ale... O, właśnie, już widzę jedno z tych miejsc. Jak się to przyklei. Została jedna. Niestety. Z jedną najgorzej, bo najbardziej męczy. Nie wiem też, czy to nam się nie przyda do tego, ale chodźmy zwiedzić okolice. Chodź, chodź, chodź. Truma! Chłopcze. Tak jest. Ale już nawet mu chłopcze nie przeszkadza, jak dostał nowy pistolet. A, no łuk, ale zastanawiało mnie to. Jak pistolet. I? W tym miejscu poległa Nertus z Vanów, zabita przez Magniego i Modiego, synów Thora. Jotunowie ubolewają nad okrucieństwem tej wielkiej wojny. Przepowiedziano, że ani Asowie, ani Vanowie nie zakosztują zwycięstwa. Lecz co pozostanie z Midgaru, nim się opamiętają i złożą broń. Giganci pragnęli pokoju. Nic dziwnego, że tak lubili Tyra. No... Niedobrze. Wydaje mi się, że dalsza część zagadki może być tutaj, znaczy zagadki, tak, jeżeli można nazwać ten tam cały runy i tak dalej zagadkami. No tak, tak nas oszukali. Okej. Okay. O, komuś się nie zmarło do końca, ale na szczęście suweniry po nim zostały. Hartowana stal. Tego jeszcze nie było.
Nie mówiąc już o tym, że to też nam było potrzebne. Mamy wszystko. No i spokój ducha wrócił. Tutaj taką... Chociaż nie, tutaj to nie zadziała, bo taką... Była też brutalna propozycja, że jak będziemy kiedyś na moście, żeby spróbować go wystrzelić, tak jak mamy go przytrzymanego, ale... No tym razem nie w tę stronę. Dobra. Jabłkoruk. Jeden z trzy. Trochę przerażające jest to, że dość mocno już rozwinęliśmy nasze drzewko. Dość dużo rzeczy odblokowaliśmy. No i właśnie, a wydaje się, że do finału jeszcze daleko, tak gdzieś... Atreusie, za mną! Zaraz będę! Jest coraz zimniej! Zbliżamy się do szczytu! Patrząc po naszych osiągnięciach, to jakieś 40% gry. Już blisko, mamo. Nie mówiąc o tym, że jeszcze masa misji pobocznych przed nami. Spójrz! To szczyt! Jesteśmy tak blisko! Twój kołczan. Zerwał się, jak walczyliśmy ze smokiem. Ale to nic. Trzymam go. Stój. Uszkodzony kołczan spowolni cię w walce. Ból tolerujemy, ale wadliwej broni nie. Powinna trzymać. Dobrze? Dobrze. Idź. Spokój, chłopcze. Patrz pod nogi. Może być... Aha, przygotuj się! Srebro w ten śniegu, albo inne pro... Sorry. Wiesz co? Weź tego tam. A co najlepsze, ów chlał. W tej chwili robi się... Do tego wszystkiego... Prądowy. Ja bym chciał tej magii trochę... O, nie, nie tej magii. A co ty masz w ręku? Ty chcesz ten rzucić do... Moment. O, tego nie odbijemy, tak? Amelinią nie pomalujesz? On ma... Dobra. On miał za dużo. Czwarty level, kolego. Już nas syn nie wskrzesi, nie możemy tak ryzykować. Moment. Kurczę, tam są następni, a my mamy jeszcze trochę, nie zdążymy. No dobrze, musimy zrobić to inaczej. Chodź, topór. Zrobimy tak. Uwaga, ojcze! Kręcioły, może ich uda się wybić jeszcze. No i proszę bardzo. Jak wypadło. O, jeszcze ktoś został. O, niepotrzebnie. Muszę bardziej ci pomagać. Nie, tam. Dobra, problem tylko, że z tymi chwastami... Pijak, co nie może się upić? To jakieś przekleństwo? Myślę, że na szczycie tej góry poznamy... O, czyżby kieliszek? No, pięknie. Możemy teraz dołączyć Musi do ekipy. Musi być jakaś droga. Też słyszysz te głosy, prawda? Tak, bądź cicho. Będąc uwięzionym w drzewie. Wiesz, po co tu jesteśmy? Twoja ostatnia wizyta rozwiązała ci język? Brzmi jak człowiek, który był u nas w domu. Podobno go zabiłeś. Widzę, że tym razem wziąłeś obstawę. Sprawa musi być ważna, skoro sami synowie Thora zaszczycili mnie obecnością. Jak tam? Cały czas tak się zabijacie o względy tatusia? Mężczyzna z tatuażami. Ślady wskazują, że podróżuje z dzieckiem. Gdzie się teraz udadzą? Skąd miałbym to wiedzieć? Jesteś największym mędrcem wśród żywych, czyż nie? Sądzę, że tylko wśród żywych. Pomóż mi, a ja pomogę tobie. Powiedz mi, gdzie są, a ja pogadam z Odynem. Twój ojciec mnie nie puści, Baldurze, i nie pozwoli ci mnie zabić.
Nie masz mi nic do zaoferowania. Możesz zabrać te pytania, te groźby i tych dwóch durnych pajaców i spadać! Gdy nikt nie będzie patrzył, wrócimy po twoje drugie oko. Nie zapominaj. Jesteśmy wszędzie. Dokładnie tak, wszędzie. Co to były za bestie? Baldur! Tę tajemnicę rozwiązał nam już chłopak wcześniej, ale mogliśmy poznać część asów. Myślę, że to drzewo dobrze wiedziało, gdzie się znajdujemy. Więc raczej przyjaciel. A, właśnie o was rozmawialiśmy. Wytatuowany mężczyzna z dzieckiem. Chłopcze, sprawdź, czy poszli i jesteśmy tu sami. Widzieliśmy, jak odchodzą. Rób, co mówię. On nie wie, czym jesteś. I chce, żeby tak zostało. Kim jesteś? Ja? Jestem ambasadorem bogów, gigantów i wszystkich stworzeń z dziewięciu światów. Znam każdy zakątek tych krain, każdy język, każdą wojnę, każdą umowę. Zwą mnie Mimir, najmądrzejszy człowiek świata, który zna każdą odpowiedź na każde pytanie. Czemu ściga nas syn Odyna? No dobra, mam trochę braków wiedzy, ale Odyn więzi mnie tu od 109 zim. Mam łeb na karku. Rozgryzę to. Słowo. Tylko daj mi czas. Nikogo nie ma, tak jak mówiłem. Matka chłopca nie żyje. Chciała, żeby... Chciała, żebyśmy rozsypali jej prochy z najwyższego szczytu wszystkich światów. O, to jesteście w złym miejscu, braciszku. Najwyższa góra nie znajduje się w Midgardzie, ale w Jotunheimie, świecie gigantów. Nie! Nie mogło jej chodzić o to. Spójrzcie. To ostatni znany most prowadzący do Jotunheimu. Widzicie ten szczyt? Wyglądający jak palce giganta? To najwyższa góra wszystkich światów. Jest tam. To skorzystajmy z mostu. Mamy Bifrost. Gdy giganci zniszczyli pozostałe mosty do swego świata, ten zamknęli tajemną runą. Jeśli istnieje, tylko giganci znają jej sekret. A wszyscy opuścili Midgard dawno temu. Prawda. Jednakże dziś wichry przeznaczenia wywołały istne tornado zbiegów okoliczności. Jest tylko jedna osoba, która może was zaprowadzić do celu. I na szczęście nie mam żadnych planów na dziś. Idziemy do Jotunheimu, prawda? Z taktycznego punktu widzenia to wasz najlepszy i jedyny ruch. Tylko tam nie pójdzie za wami człowiek, który nie może zginąć. Co mamy zrobić? Tak! Najpierw odrąbcie mi głowę. Zaraz co? Odyn upewnił się, że żadna broń, nawet młot Thora, nie uwolni mnie z tych więzów. Na szczęście moje ciało jest zbędne. Potrzebny nam tylko ktoś, kto ożywi moją głowę za pomocą dawnej magii. Dawnej magii? W lesie żyje wiedźma. Zna dawne rytuały. Jeśli nam pomoże, to warto spróbować. A jeśli się nie uda, będziesz martwy. Odyn mnie torturuje. Codziennie, bracie. Zajmuje się tym osobiście i wierz mi, jego kreatywność nie zna granic. Co dzień, nie. To nie jest życie. Jak chcesz. Nie mogę na to patrzeć. Bracie, gdybym miał się nie obudzić, musisz coś wiedzieć. Chłopiec, im dłużej zwlekasz z wyjawieniem mu prawdy, tym bardziej mu szkodzisz. Znienawidzi cię i możesz go stracić na zawsze. Jest wiele rzeczy, których nie powinien o mnie wiedzieć. A, cenisz swoją prywatność bardziej od swego syna? A teraz odrąbię ci głowę. Można i tak.
Jotunheim! Idziemy do Jotunheimu! Odnajdziemy zaginiony świat gigantów! To... Bardzo męczące. Tak, tak. To miałem na myśli. Ale co mamy nowe, to przy pasie, to fajnie. To taka ozdoba. Wkrótce przełożymy te runy z Muspelheimu. Pytanie, czy to dobrze? No dobrze. W każdym razie nic tu po nas. Pamiętasz, jak trafić do domu wiedźmy? Tak, jest w krwisto-czerwonym lesie na południe od jeziora. Znam dokładną drogę. Mam nadzieję, że wróciła z Alfheimu i ożywi Mimira. Był miły, zanim obciąłeś mu głowę. Był. Słowo klucze. Co istotne, mamy tutaj miejsce, gdzie będziemy mogli otworzyć drzwi, żeby wrócić do naszego niebieskiego kolegi. Rozumiem, że to nie byłoby sensu biegać, bo to byśmy wrócili, a nawet nie mielibyśmy możliwości. Jeszcze tylko nim to zrobimy, na sekundę skoczę do góry. To tak za potrzebą poszukiwania skarbów oczywiście, ale nic tam nie było. No dobrze, mistyczna brama prowadzi tylko do jednego miejsca, mimo że chcielibyśmy się przenieść tutaj. Tak, to sobie dobrze ten biznes urządził. Spójrz na to! To musi być gałąź drzewa świata! Chłopcze, trzymaj się ścieżki! Pewnie, tak, wiem. No właśnie, to co on mówił. Nie mogę uwierzyć, że to Baldur był u nas w domu. Jeden z asów. Baldur! A ty z nim walczyłeś! I wygrałeś! Tak. Jednym z synów Odyna, bratem Thora. Ściga nas razem z bratankami. Co tu się dzieje? Jeśli ożywimy głowę, może ona ci odpowie. Dobrze. Wiesz, to głupie, ale liczyłem, że we wnętrzu tej góry znajdziemy giganta. Chyba naprawdę opuścili Midgard. Wszyscy oprócz węża. Może być ostatnim z rodu. Też jesteś ostatnim z rodu? To dlatego nie lubisz rozmawiać o... Z rodu? No wiesz, z rodziny. Tej przed mamą i mną. Tam skąd pochodzisz. Twoja matka, twój ojciec. To nie jest odpowiedni moment. Rozumiem. Już? Nie chciałem stać tam dłużej, bo prawdopodobnie... No dobra, możemy z tego skorzystać. Skaczemy. Co? Naprawdę? Ale... Zły pomysł! To był naprawdę zły i dziwny pomysł, ale... Może dobrze było to przetestować. Brock! 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 Czego? Mam jebaną przerwę! Ja się na ciebie nie wydzieram, kiedy siedzisz i dłubiesz sobie w nosie. Zostaw go, chłopcze. Ach, na miłość. Już i tak przerwaliście mi wypoczynek. Zostańcie, jeśli chcecie. Nie jesteśmy głodni. To dobrze. Nie miałem zamiaru się dzielić. Spotkaliśmy Sindriego. Gratulacje. Pewnie znowu pozwoliliście mu spieprzyć coś z moim toporem, co? Zobaczmy, jak bardzo. Ten imbecyl nie umiałby ustalić właściwej wagi i wyważenia nawet własnego kutasa. Nie przymiera głodem? Chyba nie. Dobrze. Pięknie. Do czego jeszcze, kurwa, chcecie, co? Bywały sytuacje, gdy Sindri tak skupiał się na pracy, że nie pił i nie jadł. A jak wreszcie mu się przypomniało, to i tak sam sobie nie gotował. Cały apetyt, widać, przypadł mnie. Razem z mózgiem. Tęsknisz za nim. Co? Za tym szajbusem? Co ty tam wiesz?
Chodzi mi o to... Możesz przestać? Próbuję się skupić. Już i tak mam przerwę od przerwy. Znaleźliście dla mnie może tego alchemika? Ej, a gdzie twoja bestia? Co masz na myśli? Zeżarłem ją, a niedawno wystrałem jej resztki. Co jest z tobą nie tak? No co? Skończyło jej się mleko. Była twoją przyjaciółką. Więc się ucieszy, że porządnie zjadłem. Cholera, chłopcze, jesteś strasznie sentymentalny, wiesz? Trochę za dużo nad wszystkim myślisz. Ja wracam do tego, co robiłem. Jakie ciekawe i głębokie dyskusje. No nic, w tym miejscu zrobimy sobie przerwę, bo jak wybierzemy się do wiedźmy, to tam parę sekretów jeszcze się kryje i zresztą z tą głową wydaje się, że to nie będzie takie szybkie, proste. Zobaczymy. W następnym odcinku. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.